pogoda będzie się poprawiać, przestanie padać, a weekend zapowiada się całkiem przyjemnie. Tymczasem sprawdźmy, co przyniosą najbliższe godziny. Małgorzata Rumszek, oto szczegóły. Jesteśmy pod wpływem niżu z centrum nad Polską, który przez układ frontów łączy się z kolejnym niżem z południa Europy. Niż nad Polską wolno wypełnia się i przesuwa nad Białoruś i zachodnią Rosję pod naporem wyżu Urban z nad Morza Północnego. Jutro pomorze znajdzie się na jego skraju nadal w chłodnej, wilgotnej masie powietrza polarno-morskiego, jakie napływa do nas z północnego zachodu. Wyż Urban w weekend zdominuje pogodę nad naszym regionem. Będzie dość pogodnie, ale chłodno, od 11 do 14 stopni. Noc będzie pochmurna, z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami jeszcze słabo popada. Wiatr północny i północno-wschodni będzie słaby i umiarkowany. Temperatura od 8 do 10-11 stopni. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1013 hektopaskali i nieco wzrośnie. Piątek będzie pochmurny, z większymi przejaśnieniami. Do południa może jeszcze lokalnie popadać. Powieje nadal do 30 km na godzinę. Na termometrach zobaczymy od 13 do 14 stopni. Ciśnienie będzie się wahać. Sprawdźmy, co będzie się działo na Bałtyku. W nocy wiatr północno-wschodni. Wiać będzie do 6 stopni w skali Beauforta. Jutro kierunek się nie zmieni. Wiać będzie nieco słabiej, do 5 stopni. Dziękuję za spotkanie. Przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.